11 lipca, Dzień Pamięci pomordowanych Polaków przez UPA, band ukraiński. Plac Trzech Krzyży, katedra. Nie kręcisz? Nie, ja dzisiaj przyszedłem w intencji... Inkognito. Nie, w intencji mojego dziadka, którego uznałem się zamordować. Wiesz, nie zawsze muszę targać kamerę i latać no jak... Tak. Ja zrobiłem w episkopacie to, co z tym księdzem zrobili. To też przychodzi taki moment, że też chcesz chwilę normalnie. Już ja zrobiłem tyle w życiu materiałów takich, co ich kluczem. Wiem. I to bardzo kontrowersyjne, wiesz, sędziami z Knesetem w Krakowie, nikt tego nie zrobił. To są perełki. Znaczy jeszcze Darek chyba tam coś ma, takie nagrania. Nie, to jest tylko moje. Kneset w Krakowie robiłem ja i nikt. To jest jeden numer z całą Polską. O, i wasze jest. A teraz gdzie będzie ten? Gdzie będą szli? Co? Gdzie będą szli? Do kościoła świętej Anny na krakowskie przedmieście. A, tam. Oh.
cześć, witaj. Zaraz będzie marsz, tak? Mhm. Niezawodny. Jak na zawiszę można liczyć. Fajnie, że jesteś. Jeszcze jak wykazać mu się na ojca, na księdza. Nie, na Salwanie. A, no tak. Dziękuję, że jesteś. Witam pana Nabila, Stefan Grąc, Radio Suweren z Pabianic. Witam. Dwa lata temu ostatni raz widzieliśmy się. Słucham, oglądam was. Nie niedawno zaczęło, bo chorowałem. Także dwa miesiące było wyłączone. Przepraszam,
Witajcie. Witaj, witaj. Sami znają. My się nawet wczoraj widzieliśmy. Tak jest. Ja tylko koleczę Engelgarda. Co to? Engelgarda. Engelgarda. Nie, mało. To nie jest zbyt udana była ta konferencja. Tak. Zwłaszcza te fantazje, fantazje tego kolegi są po lewej stronie. No tak, tak. To od rzeczy o jakiej kulturze ukraińskiej. Czy o Ketlarzewskim, który napisał pierwsze dzieło w języku tamtejszym, jako na rzeczy. To był w Połtawie major wojska rosyjskiego, Polak z Wielkopolski. Tak. No i oni teraz go Kotlarewski nazywają. I już jest ich. Ale zabraliśmy głos tam, coś tam. No ja tam nie zabierałem, a czasami szkoda zabierali głos. Ale wiemy o co chodzi. Teraz trzymają tą flagę. Witam, 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 witam. Przyjacielu. Możemy sobie pamiątkowe oczywiście zrobić. Mógłby pan? Tu już jest ustawiony. Z Nabilem, przyjacielem naszym ojczyzny. Brawo, drogi. W pionie jeszcze. Znaczy jeszcze nogi, jeszcze nogi. Twarze, dziękuję. Twarze. Na tą dzisiaj konferencję idziesz? Do Ciderskiego? Tak, tak. To się będzie widzieć. Aha. Byli w tamtą stronę, teraz wracają. Ale z nami nie byli, a to jest ważniejszy marsz. Ale tam koło Urzędu Rady Ministrów, tam jest pełno tego. Tam coś, jakaś impreza jest. No. Na to się obrady, więc tamtym się zajmę. Cześć.
Spotkaliśmy się pod nogą parę razy, także do zdrowia. Członek zarządu jestem. Wypadłony. Wacław Wesołowski, członek zarządu jestem. No, widziałem na filmie wypadł. Poznałeś mnie? No. Ale czemu Kasia tam nie była przed ołtarzem w Sokołowska? No. Ona powinna być przed ołtarzem tam. Powinna. Powinna. Ale jest druga Sokołowska. Tak. Jak druga? No, Jadwiga. A to nie ona, ona nie przyjechała? No właśnie, nie wiem, no ona powinna... Nie, ona to organizuje, ona powinna być. Aha, a ta druga, widziałeś ją, tą drugą? Bo tam widziałem taką podobną, ale... Początek był ładny tego kazania. A ten Eugeniusz jest? Sądowski? Nie, nie mam pojęcia. Nie widziałem. To jest właśnie to, że nie ma jedności, że wszyscy na swoją tą. Jedni organizowali Wołyń sobotę, piątek, sobotę. Znaczy jest sobotę, w niedzielę, a teraz my i teraz. Zobacz, zobacz, Ludwiku. Ludwiku Warszaku, wasz wice tutaj, tylko w koszuli czerwono-białej, bo to akurat takie kolory dzisiaj są aktualne, także... I jest Mikita jeszcze, on tam chyba już został wczoraj, bo wczoraj się, przedwczoraj się został tutaj. A jeszcze wypadło. Thank you.
Na dół dojechał na... Cześć spóźnialskie. Ja też spóźnialskie. No ja wiedziałem jak ty przyszła. Nie, ja tam za pięć. Za pięć. Nie, tak? Była wcześniej. No to gdzieś tam. To ja dopiero przyszłam. No nie, no ja po przyszłam. No. Gdzieś tam będziesz, czy nie będziesz, czy nie wiesz? To będzie gdzie? Na ten? No to na ten otwarcie. Jeszcze nie jest pewny. Miało być 11, później 15, a teraz jeszcze tam mówią, że jeszcze nie skończone. Jeszcze nie było czerwonego. Ewentualnie by było miejsce dla mnie uciekła. Nie, no jeżeli tak, tak, na pewno. Bo to z Basią na pewno i z Ewą. No to jakbyś pamiętał o mnie, ja jeszcze do ciebie zadzwonię. Dobra? Dobrze. No. To w sobotę ma być, tak? No to ja w piątek Trzeba by będzie wyjechać tak, nie wiem, na pewno ile są 400 km, nie? Chyba i tak. No to trzeba by było wyjechać, wiesz, a nie, witam. Jeszcze raz o pana. Czy zgodził się pan krótki wywiad Radia Suweren? Tak. Tak, dobrze, Karol. Witam. Także, panie Dawidu, jedno pytanie. Co jest powodem, że pan tutaj się znalazł w Warszawie? Bardzo proszę. W Warszawie? No tak. W Warszawie mieszkam. Ja tutaj... Ale teraz, tutaj, w tym tu, na tej uroczystości. No ja przyjechałem specjalnie, że tak powiem, bo byłem w delegacji i przerwałem delegację i przyjechałem specjalnie, bo dla mnie szczególnie to jest 9, 10, 11 lipca, to są szczególne okazje. Wczoraj było jedwabne, uroczystość jedwabne, tylko niestety nie mogłem się zabrać. Ale byłem sercem z naszymi kolegami, którzy tam byli. Dzisiaj oczywiście 11 to mamy. Przedwczoraj też byłem na tych, powiedzmy, naszych, nie powiem uroczystościach, ale naszych pamiętnych spotkaniach pamięci, że tak powiem. Spotkaniach pamięci. Także nie odpuszczamy. Ja wiem, gdzie to w Wołynie. Ja wczoraj powiedziałem na spotkaniu, bo było takie na Kopernika, czyli się powiedziałem, że to są ci sami ludzie, którzy są za Wołyniem, którzy tam stali za tą rzeź wołyńską i nie tylko, bo wspominałem wtedy o Hucie Pieniarskiej, która też leży odłogiem. Nikt o niej nie pamięta. Myśmy jechali kiedyś tam składać kwiatki i Ukraińcy nam zabronili, po prostu opóźnili nasz wyjazd. Opóźnili nasz wyjazd, jeszcze wyłączyli tam z 8 osób chyba z naszego autobusu wtedy. Ale jest wiele tych miejsc pamięci Polaków, którzy zostali. A następne miejsce, panie, chciałem, szanowny panie, powiedzieć, że niedaleko na Litwie. Tak. Tak samo, około 100 tysięcy Polaków zostało pomordowanych przez Litwinów. Tak. Litwini też. O tym też ja jako radio będę mówić, ale to przyszłości. Tak. Ja mówię o sposobie właściwie, bo to jest to samo to, co się działo na przykład w Odesie 2 maja 14 roku. I to jest identyko. Ja byłem w Odesie w 15 roku, 2 maja złożyłem kwiaty i więcej. Natomiast wspominałem na konferencji prasowej tam, w samej Ukrainie, że to jest dokładnie żywcem wzięte z 1948 roku z Deir Yassin w Palestynie. To samo się działo, to co w Wołyniu. To samo.
tam były też kobiety w ciąży, których tam wyrwano w straszne brzucha. Rzeczy to były. Dzieci małe zostały po uderzone tam gdzieś drzewami i tak dalej, o ściany, żeby tam ich zamordować. Po prostu to była rzecz, nie tylko Der Jasin. Der Jasin to jest jako symbol. Tam tak jak i Wołyn jest symbolem tutaj w Polsce, a wiele takich miejscowości powiedzmy rzezi ukraińskich organizacji, tak powiem. Chciałem powiedzieć, że wojna jednemu człowiekowi skrzywiła życiorys tylko dlatego, że znalazł się w złym czasie w niewłaściwym miejscu. Dlatego. Tak. I ludzie mają pokręcone życiorysy przez to. Ja myślę, że ja jestem w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu, bo chcę przypomnieć właściwie to, nie chcę, żeby ta sytuacja, którą stworzyli ci sami właśnie, którzy stoją za tym wszystkim, stworzyli w Palestynie. Tym bardziej, że pan ma skalę porównawczą u nas w kraju i u pana w kraju. Tak jest. Pan ma dużo do powiedzenia. Także dziękuję ślicznie panu za rozmowę. Może pan rodzinę, przyjaciół, znajomych pozdrowić. Dziękuję bardzo. Pozdrowienia. Dziękuję. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Uciekałem od słońca, wiesz, tam słońce, tam trochę. Proszę bardzo, co nie ma Ameryka Południowa, się faktem, no to wtedy jest czarno na białym, tak? Myślę, że chyba nie ma narodu, który się jakby przyznaje do tego. Turcy przecież cały czas się nie przyznają do tego, ale to nie do bóstwa, bo Turcy też się nie przyznają do bóstwa, gdzie zabili ponad milion. 1,5 miliona Ormian. Tak. Więc też nie, oni się tam poprosili ileś lat w 15 roku. Ten z Grekami też. Jeszcze połowę Armenii zabrali, łącznie z górą Ararat, słynną górą armeńską, wiadomo, że armeńska, ona teraz na terenie Turcji właściwie. Chyba na tej górze to Kanałego usiadła, nie? No, tak. Coś podobno. W tym rejonie, bo z jednej strony mają Azarów, tak, którzy ich tam gnębią. Właśnie denerwujemy się, odważam zmienię Arki Noego. Normalne. Ale wiesz... Ale było parę innych Arek i to tyle, że zamiast czekamy chyba na jakąś godzinę konkretną, tak? Nie, że nie wszyscy przyjechali. Ale, no, tak, ale też z policją coś pewnie jest uzgodnione, kiedy zamkną. Bo ja na to byłam zdziwiona, jak jechałam, że na wyświat jeszcze czynne.
ale może coś się może zmieniło, jak zobaczymy na wierzchu. Ciekawe, czy nie będzie jakiejś niespodzianki, jak w ubiegłym roku, nie? Ten nie wypał. To było śmieszne, bo gdyby był prawdziwy, to przecież, nie wiem, pół dzielnicy by zamknęli, ale była jakaś ściema po prostu. To był narkoman przecież. To narkoman, tak wyglądał. I przy tych, to oni w takich okolicznościach... Ale potem kilkanaście metrów dalej sobie siedzieliśmy w knajpce i... Już chyba zaczynają tam. Może ktoś wodę chciałby? Grunwald. Nie ma pan takiego rozszerzacza w innym kraju? Nie obejmuje całego. Dobra. A na się poprosimy to tu. Trudno, to nie będzie Rozumiemy.
Na szczęście. Można? Co to jest? Czy na tych wszystkich uroczystościach różnych Raz, jest. Mieliśmy jechać razem. No właśnie.
No tak. Też oprowadzamy. Też. Prowadziłem, zaraz teraz podjadę tam na miejsce i zobaczymy, może to niech będzie to pierwsza część. Wołyn, Wołyn, pamiętamy.